Ok, jesteśmy w ogrodzie i chciałbym Wam pokazać fajną alternatywę dla tuj szmaragd, czyli tuje kurnik. One tu rosną już chyba 10-12 lat i dorastają do maksymalnie 3 metrów. Są chyba minimalnie mniej wymagające, jeśli chodzi o wodę, od tuj szmaragd. Mają takie fajne, lekko żółtawe zabarwienie na końcach igieł, to też takie jest charakterystyczne dla tej odmiany. To mam pomieszane, tutaj mamy kurnika, tutaj inną odmianę, ale skupmy się na tych. Jedyną wadą tej rośliny są tak, że na jesień zrzuca dużo igliwia i to jest dosyć najbardziej charakterystyczne dla tej odmiany, ale może się podobać. No i te owoce, nasiona naprawdę bardzo srogo je wysypuje jesienią. Natomiast jeśli Wam się coś takiego podoba, taka bardziej leśna odmiana tuj szmaragd na żywopłoty, to jak najbardziej polecam.